Dobra, cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Let's play z Kopyrem, czyli będę grał w grę. Będę grał w Cywilizację 5, to jest drugi odcinek. Pierwszy było parę błędów, ale zdecydowałem się, że teraz spróbuję je poprawić, czyli wyłączyłem po pierwsze muzykę, po drugie spróbuję nagrywać w lepszej trochę rozdzielczości, aczkolwiek to zobaczymy, czy to się w praktyce uda. Wracamy do naszego, prawda, do naszej gry. Król Kazimierz Wielki. Gramy w Cywilizację 5 na poziomie król. Mapa mała, rozgrywka szybka. Z nami walczą, czy tam kohabitują Niemcy, Austriacy, Szwedzi. Szwedzi, Francuzi, Niemcy, Austriacy, Szwedzi, Francuzi i jedno jeszcze. I Rosjanie. Dobra. Tutaj nam ogłoszono, że mamy wystarczająco dużo wiary, aby założyć panteon. To nie chodzi o wiarę w sensie poznańskim, tylko o wiarę w sensie, nazbieraliśmy tutaj tych gołąbków, 15. I to pozwala nam wybrać. Znaczy, na razie zakładamy panteon, czyli wybieramy sobie, jakie bóstwo będziemy czcili, a to jest powiązane z tym, jakie będziemy mieć efekty dodane z tego, znaczy układamy religię pod własną cywilizację, czyli na przykład jeżeli w pobliżu mamy jakieś konkretne zasoby, to staramy się, żeby właśnie te zasoby nam generowały jakąś przewagę nad innymi. I tak, tutaj albo by można zrobić Bóg Morza, czyli plus jeden do produkcji skutrów rypackich, albo, i chyba się na to zdecyduję, Matka Ziemia, to jest plus jeden do wiary za każde źródło miedzi, żelaza i soli. Mamy dwa źródła miedzi i to jest szansa, że zaczniemy szybciej nabijać, żeby założyć religię i chyba na to się zdecyduję. Tak, Matka Ziemia. Dobrze, przyjmij ustrój. Chyba przyjmiemy tę wolność. Przyjęcie wolności gwarantuje, odblokowuje piramidy. Przyjęcie wszystkich ustrojów w drzewie wolności oznacza pełnienie stolicy wybranego przez darmowego człowieka. No chyba, żeby zakończyć tutaj monarchia. Plus jeden do złota, minus jeden za każdych dwóch obywateli. O, to może to wybierzemy. To nam automatycznie podskoczy trochę zadowolenie. Tu mamy załatwione. I eksplorujemy dalej tutaj jakby. Natrawiamy na ruiny, świetnie. I tu sobie też płyniemy triremą naszą, żeby poznawać nowe lądy, poznawać nowe miasta, poznawać nowe cywilizacje i to nam pozwoli... Tak, a tutaj budujemy plantacje, czyli barwniki. One dają dobra luksusowe, więc wzrośnie nam zadowolenie i będziemy też mogli nimi handlować. Budowa plantacji. Tutaj wybudowałem sobie włóczników, których chcę wysłać tutaj w to miejsce, żeby walczyli z... Znaczy chciałem w zasadzie wysłać, żeby walczyli z tymi barbarzyńcami, ale teraz mi przyszło do głowy, że w zasadzie to mi za wiele nie da. Dlaczego? Bo ja myślałem, że jak przejmiemy tych osadników, to będziemy mieć dodatkowych osadników, ale tak nie jest. Będziemy mieć tylko i wyłącznie dodatkowych robotników, bo możemy ich oddać albo cywilizacji, od której barbarzyńcy ich zagarnęli i wtedy zyskamy ich dozgonną wdzięczność, albo możemy ich przejąć, będziemy mieć robotników, ale robotnicy nie są aż tak cenni, więc ja myślę, że wyślę tych włóczników i zrobimy tutaj małą ekspedycję karną na tych barbarzyńców na południu. Ci tutaj popłyną, może uda się odkryć te ruiny. Tu się nam nie uda wpłynąć, nas blokują Szwedzi. Dobra, następna tura. Też może słówko o takich założeniach, jakie ja sobie zwykle przyjmuję i w tej grze też przyjmę. W następnej, jeżeli do jakiejś następnej... W ogóle zastanawiam, jak ja długo mam grać. Czy mam grać aż do ostatecznego końca, czyli do jakiejś wygranej mojej. Czy będziecie chcieli to oglądać? No zobaczymy. Nie wiem, jak tacy let's playerzy
profesjonalni to robią, czy to się gra tylko trochę, żeby pokazać, jak gra wygląda, czy gra się do końca. Tutaj zajmujemy ruiny. I co mamy? Na promieniu strzały znajdują się za darmo dostaliśmy technologię. Często dajemy wrogom narzędzia prowadzące do naszego zniszczenia. Fantastycznie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. O. Teraz tak, co my tu mamy? Aha, tu sobie płyniemy koło Wiednia i odkrywamy, czy jest coś jeszcze do odkrycia. Na pewno są jakieś cuda świata do odkrycia, a cuda świata dodają nam jakieś tam zadowolenie. Tu jakieś miasto będzie. Spróbujmy zobaczyć, czy te ruiny się da odkryć, ale obawiam się, że ci Szwedzi tam byli przed nami i to chyba spełznie na panewce cały nasz plan misterny. Spali, przepraszam. I tutaj, skoro już robimy tą ekspedycję, to może rzeczywiście wybudujmy łuczników. Mamy łuczników, włóczników i wojowników i z nimi pójdziemy tam robić porządek z tymi barbarzyńcami. Przy okazji by się przydało kupić tutaj tych osadników, ale to może jeszcze nie teraz. Zobaczmy, ile by oni chcieli zostać. Nie mamy pieniędzy. Nie mamy pieniędzy. To w ogóle nie ma tematu. Co my tu budujemy? Budujemy tutaj mauzoleum w Halikarnasie. No dobrze. 4 tury. Następna tura. Lecimy. Nasi włócznicy się przemieszczają. 13 punktów dostaliśmy za wykarczowanie lasu tam pod plantację. Religia założona. Ktoś założył religię. Katolicyzm został założony przez Austrię. No cóż. Cóż zrobić? Założymy jakąś inną. Dobra, to my stąd się ewakuujemy, żeby nie drażnić tutaj, bo tutaj jest obóz barbarzyńców. Tu o. A tutaj płyniemy poznać następne miasto. Państwo miasto. Kabul. Kabul. Poznajesz państwo miasto Kabul. Podarowali ci 15 sztuk złota. Dobre i to. Dobre i to. A jednostka bez rozkazu. No tak, już nie ma tutaj ruin żadnych do odkrycia. A tu co się stało? Odkrywasz państwo miasto Kabul. Dobra, i lecimy. Tutaj zaraz jak Magellan, wy nie widzicie mapy, bo tam gdzie jest mapa, to ja tam przyklejam tę swoją piękną facjatę. Przyszła Как Katarzyna. Jak ci się понравится, jeśli ja предложу такой обмен? Taka propozycja, żeby ambasadę. No, jest to uczciwa propozycja. My przyjmujemy ich, oni przyjmują naszą, więc okej. Okay. Prekrasna. Prekrasna. Zaraz, na swidanie. Da swidania. Zaprzyjaźniliśmy coś, się. Może się przydać. Zaprzyjaźniliśmy się z miastem Wilno. Tak? Tak. Dziękuję. Dobra, tu sobie płyniemy tutaj. Zobaczymy, co tu się dzieje. Te jednostki takie morskie, one widzą na kilka pól do przodu. Natomiast taki tacy z ad hoc zrobieni marynarze z wojowników, no oni widzą tylko jedno pole do przodu. No, no właśnie, tam była co? Bratysława. Czyli w zasadzie tutaj już nie mamy czego szukać. I następna. Wilno i Szwecja zostają sojusznikami. No i to nie jest dobre, bo niby się zaprzyjaźniliśmy z Wilnem, a tu już Szwecja się ten... Po prostu wpływy Szwecji w Wilnie są większe niż nasze. Czyli na przykład wykonali jakieś zadanie dla nich. To na tym etapie takim początkowym nie jest ważne, ale później jak się zaczyna głosowanie w ONZ-cie, to każdy głos jest na wagę złota, więc... Co my tutaj mamy? Kogo my mamy? Robotników, tak? Co robotnicy mogą zrobić? Hmm.
No chyba rzeczywiście tutaj tę farmę niech budują. Wracamy. No i nie możemy przepłynąć, bo Szwedzi nas blokują. No to poczekamy sobie. Następna tura. A, tutaj jest Rosja. Tutaj jest Rosja. Tu sobie płyniemy, odkrywamy coś koło Kabulu. I następna tutaj. Nie pamiętam ile, znaczy nie pamiętam, nie wiem ile tam trzeba mieć tych tej wiary, żeby móc 134, aby mieć szansę na kolejnego wielkiego proroka. Religie, które nadal mogą być założone, 3. Mamy. Mauzoleum wybudowaliśmy. Dobrze. A zatem w Warszawie będziemy mogli wybudować osadników. Oho. I to oznacza, że musimy spierniczać, dlatego że my jako wojownicy nie mamy za wiele możliwości, żeby z takim statkiem powalczyć. Dobra, tutaj mamy łuczników i mamy włóczników. To może podobnie brzmi, ale wiecie jaka jest różnica, nie? Plus jest taki, że będziemy sobie stać łucznikami z przodu, włócznikami z tyłu i włócznicy będą ostrzeliwać ten. Tutaj jak ten, to będziemy mieć następne złoże jakiegoś kamienia. A, oni jeszcze walczą, tak? Czy jeszcze walczą? Dobra. Wybierz produkcję w Krakowie i we Wrocławiu. W Krakowie. Co my tu możemy budować? Świątynia Artemidy. Co daje? No jest kusząca. To niech budują świątynię Artemidy. A we Wrocławiu niech robią osadników. Osadnicy niestety ten mają mankament, że w tym momencie miasto się nie rozwija. A można ich zakupić? Nie, nie mamy kasy. Zwiadowców co mamy. No dobra. Łucznicy idą. I tutaj wojownicy. Dobra, następna. I następna. Tutaj można ich zaczaić, bo Szwedasi tutaj walczą. Niech oni sobie walczą, a jak wywalczą coś, to my wtedy tu wejdziemy i im zajmiemy na krzywy. Twój wpływ na Wilno słabny. No trudno. Na razie nie ma sensu w nich inwestować, bo to i tak nic nie daje. Dobrze. A tymczasem my możemy wrócić tutaj i wspomóc naszych, prawda, ziomków, którzy będą tutaj atakować. Pokażmy. Dobra, plantacja wybudowana. Teraz jaka jest szansa, kiedy on tutaj powiększy się? Za 3 tury powiększenie granic. Czyli jest szansa, że tu się powiększy. Czyli pójdźmy tutaj tymi workerami. To jest kamień. No. Następnie. Jak szybko przepłyniemy, to nie ma problemu. Jakbyśmy wpłynęli na ich teren i się zatrzymywali, to oni zaczną się trochę nas denerwować. Napoleon. Bienvenue. Je suis Napoléon de France, le militaire le plus intelligent de l'histoire mondiale.
jak to mówi się, bonjour, bonjour i do widzenia, arrivederci, nie, to po włosku. Jak jest po francusku, do widzenia? Zapomniałem. Następna tura. Ci się tutaj rezają i Szwedzi generalnie przegrywają. A to kto? Kogoś tam zwodowali. A Szwedzi mają ambicje. Mają ambicje, żeby to wygrać. Możemy im zrobić psikusa. Spróbujemy przynajmniej. Czym jest dramat, jeśli nie życiem z wyciętymi, nudnymi kawałkami? Proszę. No i mamy trilemę piracką, znaczy piracką, barbarzyńską. Mamy niewielkie szanse na wygrane, więc nie będziemy się tutaj w to wdawać w bójki. No dobra, to tak jest. Dobra, wywolimy się tutaj farmę. A my spróbujemy wystrychnąć szwedasów na górkę. W twoje ręce wpadli cywile, których ojczyzną jest Szwecja. Możesz ich oddać lub zatrzymać jako robotników. Jeśli ich zwrócisz, będą bardzo wdzięczni. No to zwróćmy jednostkę i Szwedasy się będą teraz naszymi przyjaciółmi. Dobrze, wróć. I 16 sztuk złota dla nas. Dobrze. Tutaj niedobra sytuacja jest trochę, bo statek przypłynął. Na szczęście zdążymy się zwodować. Czy lepiej to? Teraz trzeba tu szybko przypłynąć, ale tu już obawiam się, że się nie zdążymy zwodować, no ale trudno. Jest spora szansa, że ten statek nas tutaj rozwali, zanim się zdążymy wyładować z niego. No trudno, no risk, no fun. I teologię robimy i będziemy mieli większą, wielką szansę na wejście w epokę średniowiecza. To jest ważne, bo będziemy mogli sobie tam wybierać z tych rzeczy, które są naprawdę dobre, jeżeli chodzi o archipelagi. I co tutaj? Powiększył się nam Gdańsk. No i bardzo dobrze. Następna tura. Na tym świecie trudno o dobrych przyjaciół. Minwen! Det är min övertygelse att denna uppgörelse kan gagna både mitt och ert folk. Czy ja wiem. Na razie poczekajmy. Potem oni się będą pakować w jakieś wojny, a my będziemy musieli za to cierpieć. La France t'offre cette proposition oui, oui. exceptionnelle. Oui, oui, naturel. Kto założył Panteon? Francja. Czyli trochę są za nami. Dobrze. No i tak jak mówiłem, kurczę. Przynajmniej nie wszystkich nas rozwalili. Teraz tak, atak z dystansu. Dobra, bardzo dużo. Do wyleczenia.
ci tutaj się wyładuje. No, mogło być gorzej. Mogli nam rozwalić totalnie tę jednostkę. Na szczęście nie jest tak źle. Dobrze, następna góra. Zacząłem mówić, jaką mam generalnie politykę, więc polityka jest taka, że raczej będę się starał wygrać w miarę pokojowo. Znaczy nie mam zamiaru wszystkich zrównać z ziemią. W ogóle jakie są rodzaje zwycięstwa tutaj? Można albo zająć wszystkie stolice wszystkich krajów, to jest wygrana. Można oczywiście wszystkich zniszczyć, wybić do nogi, to też jest wygrana. Można wygrać w ten sposób, że zwycięstwo w ONZ, to znaczy, że w ONZ-cie ogłoszą cię najbardziej, o proszę, jaki jestem, prawda, prorok, że, a ty co się tutaj tak pływasz, aha, nawiązali z nami ten szlak handlowy, to my też coś na tym zarabiamy. Dobrze, budujemy kamieniołom. Dobra. Czyli tak, tu by trzeba w zasadzie się wyleczyć trochę, ale nie będziemy na to tracić czasu, tylko idziemy w las. A tu strzelamy. To jest z dystansu, więc nie ryzykujemy nic. I to jest właśnie fajne w łucznikach. Tak, a doświadczenie, prawda, wzrasta. Więc można wygrać jakby militarnie, można wygrać kulturowo, czyli jeżeli będziemy mieli tak silną kulturę, że wszyscy będą nasze jeansy kupowali, nasze filmy oglądali, naszej muzyki słuchali, no to oni uznają jakby nasz prymat kulturowy. Można też wygrać w taki sposób, jeszcze jakiś tam, ale już nie pamiętam. Dobra, następna tura, niech będzie. Można wygrać też w sposób chyba religijny, a może nie. Kolosa wybudował Napoleon. No, my nawet do niego nie mamy technologii, żeby go budować. Kabul jest atakowany. Czyli jak my byśmy tam na przykład się udali i wybili jakichś barbarzyńców, to byśmy dostali najbardziej wykształceni ludzie świata, czyli Katarzyna. Katarzyna ma 17 technologii, my mamy zaledwie 13. Bismarck ma 12, czyli mniej od nas. Tylko, że my idziemy po takie wyszukane technologie, więc myślę, że to się nam w dłuższej perspektywie opłaci. Tutaj będzie świetne miejsce na miasto. Bardzo dobre. Tu sobie płyniemy. O, jest jakieś miasto. Ife. Co to za miasto? Miasto Ife. Pierwszy słyszę. No dobrze. No i zaraz normalnie opłyniemy cały świat, jak Magellan. Tutaj weźmiemy go w... Aha, nie da się. To nie, to my w niego strzelimy. Nie będziemy ryzykować, a tutaj sobie i tak punktów nabijemy. No i bardzo. Dobrze. Jak tam nasi osadnicy? Trzy tury. Nie jest źle. Następna tura. Co tutaj mamy? Szwecja ogłasza, że Ife znajduje się pod ochroną. Wkrywasz miasto Ife. Dobrze. Czyli tu założymy miasto. Będziemy mieć owce, kamienie szlachetne i te wszystkie tutaj, prawda, kamień. A co jest? Żelazo! Jest! Tak, tego nam było trzeba. Żelazo, kamień i miedź. I tutaj będzie piękne miasto. Piękne, piękne miasto założymy tutaj. Tu. Tak, tak, tam gdzie jest ten obóz. Będzie wspaniałe miasto. Dobra, następna tura. Tam sobie Szwedasy przypływają, a ci się tu urodzają z barbarzyńcami. No i okej. Dobrze. Tam mnie trochę niepokoi ten statek tych
barbarzyńców, który mi tam pływa, bo on mi trochę bruździ z tego względu, że może mi tych osadników napaść. A tymczasem my tu się zbliżamy do... Co to jest? Awansuj oddział. Właśnie. Oni sobie w bitwie zdobyli doświadczenie, ci łucznicy, i teraz możemy im dodać jakiegoś doświadczenia. Możemy tak, albo będą się szybciej leczyli, znaczy nie, możemy wykorzystać te punkty doświadczenia natychmiastowego leczenia, bez sensu. Możemy dać zmasowany oszczał, wtedy oni lepiej atakują w trudnym terenie, na wzgórzach, w lesie lub w dżungli, albo celność i wtedy lepiej atakują w otwartym terenie. Ponieważ my będziemy atakować tu akurat w otwartym terenie, więc damy mu to. Tak, partykularny taki trochę... Tak, tym damy na razie poczekaj, a weźmiemy tych wojowników, włóczników. Włócznicy tu idą. Teraz ci są w okrążeniu, więc już w ogóle gorzej walczą, ale mają premię za fortyfikację. Mhm. Pozwoli nam przejść przez siebie, ciekawe. Dobra, tu mam Ife. I sobie płyniemy. I łucznicy idą tu. I następna tura. Dobra, więc ja bym chciał wygrać raczej pokojowo, więc moja polityka jest taka. Dopóki mnie nie zaatakują, to ja nikogo nie będę atakował. Ale jak mnie zaatakują, to mogę nawet zniszczyć do zera. Tak, taka jest ta polityka. Łucznicy, bo oni nie doszczelą chyba do nich, nie? Doszczelą. No i bardzo dobrze. I my ich tu będziemy tak powoli tam. A ci się fortyfikują. Tak. Otrzymuję premię do obrony. No i fajnie. A tu idziemy sobie tymi. O, zjarali mnie tam. Dobra, następna tura. Mapa jest mała, także no pewnie tak pokojowo się nie uda do końca, no ale kto wie. Kto wie. My pierwsi nie będziemy zaczepiać, natomiast trzeba jak najwięcej pozakładać miast. Ja zawsze w ten sposób jakby wyprzedzam ten, że zamiast się wdawać w jakieś bijatyki, to decyduje się na zakładanie dużej ilości miast. Co prawda to wiąże się z paroma problemami, takimi, że są problemy tutaj z zadowoleniem i tak dalej. Tu barbarzyńcy sobie przyszli, a my tymczasem strzelamy. Tak jest dystans. No i fajnie. I co? Opłynęliśmy świat, no i to jest piękna sprawa, no. Dobrze, a tu mamy osadników. I co? Uda się prześlizgnąć i szybko założyć miasto. No może nie ryzykujmy tak strasznie. Zwłaszcza, że tak. Na pewno zależy nam na tym, żeby założyć miasto gdzieś tu, żeby to żelazo szybko zacząć wydobywać, nie? Czyli by trzeba założyć miasto tu. No względnie tu i dokupić te pola, ale no to jest wydatek. Bo jak założymy je tu, to
to powinno nam starczyć. Powinniśmy to objąć, to żelazo. A, dobra. Jak to mówią, kto nie ryzykował, w rabiczu nie siedział. Wybierz produkcję. Możemy wybrać kuter i tutaj sobie go postawimy. Będziemy sobie eksploatować następne pole. Albo co możemy jeszcze? Ciekawe. Parteno. Co on daje? Wyrocznia. Jeden darmowy ustrój społeczny. Gildia pisarzy. Te gildia pisarzy, epopeja narodowa, to są rzeczy, które każdy może wybudować, więc się jakby nie trzeba z nimi śpieszyć. 24 tury, trochę za dużo dla mnie. Cooper. A niech będzie Cooper. Następna tura. Barbarzyńcy, żeby tylko nie napadli mi na tych osadników. Chcę, żeby zastraszono Brukselę. Oni tak, takie śmieszne to jest. Czyli na przykład musimy iść do Brukseli i powiedzieć: dajcie nam daninę. Wtedy Kyzyl się ucieszy, a Bruksela się obrazi. Świątynie Artemidy. No i pięknie. Wybudowali się. Oho. Już, prawda, zaczyna się. Miało być tak ten, a tu zaczyna się oszukiwanie, tak? Wyprodukowali sobie tych. No to tych tutaj. Tak, dobrze. Ale trzeba ich trochę zaatakować, bo inaczej oni nam zaatakują naszych łuczników. Za bardzo rozgarniamy. Powinienem kasować tych gości po kolei i ich wyrezać do końca, no ale no trudno. No trudno. Tu można by teoretycznie jakieś drugie miasto założyć. Zobaczmy, czy tu jest coś ciekawego. No dobra. Tutaj też nic ciekawego takiego bardzo nie ma. Dobra, tu płyniemy. Najlepiej by się nam udało wysiąść. Tak chyba się nie uda. Dobra. Ci w zasadzie swoje zrobili. I tu już w zasadzie potrzebni nie będą, a będą potrzebni tam na południu, więc... Wysyłamy ich tutaj na ten cypel. Niech sobie płyną. W Krakowie. Świata może. Wyrocznia. 10 tur. No właśnie. Partenon. Miejsce kultura plus 4. Niech będzie ta wyrocznia. Może się uda zdążyć z nią. Jak odkryjemy tę teologię, no to będziemy mieli tam też takie cuda, których wykorzone są. O, Partenon ta tarzyna ukończyła, także dobrze, że sobie nie brałem. Świątynia Artemidy dla Bratysławy. Czyli Bratysława nas teraz bardziej lubi za to, żeśmy wybudowali, bo oni mieli takie ten. I jesteśmy ich przyjacielem. No i dobrze. Tutaj jakby ci... O, kurczaki. Dobra, prawie że. Oni atakowali przez rzekę, więc mieli ten. I tutaj co? Moglibyśmy dać im awans, ale damy błyskawiczne uleczenie. I zaraz ich skasujemy. Ale tymczasem tutaj tymi wojownikami niszczymy do końca, do zera tych... Praktycznie do zera.
Nie będziemy atakować przez rzekę, bo to głupie. Dobra, ci już tutaj wszystko porobili. Niech tu budują farmę, bo to nie ma co. A my strzelamy do tego obozu. Dobrze. Następna tura. Zobaczmy, co tu mamy ciekawego. Zawalamy, zobaczyliśmy. Dobra, następna tura. A, bo to jest cały czas ta sama następna tura, po prostu. Po prostu nie... musieliśmy jeszcze wykonać pewne ruchy, żeby nam mógł zakończyć tę turę. Dobra. No i zaraz będziemy mieli teologię. Odkryję. I średniowiecze, witam. Do zbawienia człowieka niezbędne są trzy rzeczy. Wiedza, w co wierzyć, wiedza, czego pożądać i wiedza, co czynić. Głos ludu to głos Boga. Vox populi, vox dei. Dobrze. Czyli tak. Niech będzie. Teraz ten tutaj. I jedziemy z nim. Można było ich awansować. Ale nic nie stało. Ok, zamknij. Tutaj tych kończymy. Dobrze. I teraz tutaj. Na pewno musimy to żelazo, więc ja myślę, że tu będzie chyba najlepsze, albo tu może będzie najlepsze miejsce. Inaczej tu. Raz, dwa. Nie, to będzie za mało. Kurczaki. Łucznikami się przesunąć, ale nie możemy się przesunąć. Dobra. Dobra. Przyjmij pustkę. I mamy eksplorację odbudowaną. I tutaj są rzeczy, które są bardzo dobre dla państw morskich. I ją przyjmujemy. Dobrze. Teraz. No to tutaj nic nie wymyślimy. Nie pamiętam sobie. Wybierz badanie. Może to koło by trzeba, albo obróbkarz z karawaniem, tak? Kompas. Co kompas daje? Przystań i galeas. On może ostrzeliwać. Oprócz tego dochód z łodzi rybackich. Dobra, bierzmy kompas. Koło może gdzieś tam. A po co nam koło, jak mamy statki? Dobrze. Tutaj by trzeba tak. Przypłynąć. Zaczaimy się, żeby ich nie drażnić i przepłyniemy szybko w następnej turze. I następnej. Ach, Katarzyna już też wchodzi w średniowiecze. No dobrze, myślałem, że będziemy mieć większą przewagę dzięki temu. Nie dobrze, nie dobrze. No ale nic, zakładamy zaraz następne miasto. Zastanawiam się tam nie założyć dwóch, ale chyba nie ma sensu. Znaczy nie ma sensu dlatego, że nie będziemy mogli szybko go założyć. Dobra, lećmy na ten. Na nowy ląd. Tutaj myślę, że przyda... Hagia Sofia, co to jest? W mieście, gdzie zrobiłem ten cud, staje się świątynia.
może i to nie jest głupi pomysł. Te wyjścia tu powinniśmy dać radę. Awansuj oddział. Dobra, awansujemy oddział. Natychmiastowe leczenie. Nie. Okej. Okay. Teraz musimy się trochę zastanowić. Raz, dwa. To jest trzecie. Ja muszę sobie przypomnieć, ile tak naprawdę tych pól może uprawiać takie miasto. Mamy tak, raz, dwa, trzy. Czyli po skosie raz, dwa. Czyli jak założymy tu, to będzie tak. Raz, dwa. Raz, dwa. Tak? Raz i dwa. No to tu jest dobre miejsce. Tutaj ozdrowienie. Czy jeszcze zobaczymy, czy coś takiego. Jakby były jakieś perły, czy coś takiego, no to by warto było na przykład się przesunąć. Przepłynęliśmy, nikogo nie denerwujemy. Jakbyśmy stali na ich terenie, to oni się wtedy do nas zniechęcają, że my na nich taką presję wywieramy. To jest znowu jakieś miasto. Dobrze. Kuter. Kuter płynie tutaj i będzie łowił ryby. No, miejsca jest mało. Miejsca jest mało, także trzeba tutaj pobudować trochę parę miast. Nawet będziemy budować takie miasta takie dosyć beznadziejne, czyli na wyspach. Aczkolwiek pojmali naszych tych, ale zaraz mam ale się wkurzę. Się wkurzę, bo my za nich dostaniemy workerów tylko, tak? Mogłem ich zaszczelić najpierw. Czekajcie, bo się wpierniczyłem. Ale się dałem zrobić jak młody. O, ludzie! Jak dziecko. Wiedziałem, że tam są. Zamiast ich zaszczelić, to znaczy ich wykończyć, to ja sobie... Sydney. Miasto wolne, miasto Sydney. Przyjmij ustrój. O, to jest dobre. Przystań port lub latarnię morską. Chociaż na razie to chyba nam to będzie przydać. Nie, nie będzie produkcja morska. Gustaw Adolf chodzi średnio wiecze. No, czyli nie wyprzedziłem ich tak, jak myślałem, że ich wyprzedzę. Tam co prawda dość średnio wiecze można osiągnąć na kilku etapach, nie tylko przez teologię, ale też na przykład chyba przez żelazo czy przez coś innego. Mam nadzieję, że jakiś... No tak, Katarzyna przestaje nam przekazywać ten i dzięki temu mamy zero buziek.
a ja chcę miasto tworzyć. To trzeba się do Katarzyny odezwać, czy by nie chciała tego odtworzyć, tej... Zdrastuj. Zdrastuj. Tego handeli, wieloryby poprosimy, a my damy miedź. Pasuje ci to? Okej. Okay. Dogovorились. Spasiba. Balsza jest spasiba. Do widzenia. I już jest lepiej. Może można z Gustawem też coś pohandlować. Co on tam ma? Nie, to dzięki. To nie, to do widzenia. A może z Marią Teresą? Zobaczcie, my mamy 308, a oni mają 200 tam. Co ona ma? Kamienie szlachetne, bawełna, kadzidło. Kadzidło jest cenne dla nas, bo kamienie i bawełnę możemy mieć w każdej właściwie chwili. Zobaczmy, czy będzie chciała zamienić. Nie. Oj, oj, oj. A za marmur? Gewiss nicht. Dobra, do widzenia. Auf Wiedersehen. Dobra. Ciągle nie wiemy. To jest ta trilema pływa, ale... Dobra. Czekajcie. Pierwsza sprawa, to trzeba odzyskać tych osobników. Nie chcemy ataku z dystansu. Odzyskać osobników. No i dobrze. Dobrze. Kurde, żebym ja miał pewność, że... Ale nie, jak tu będzie, to musi być... To pole musi łapać. Łapię to pole. To. I to też. Chyba tak. Dobra. I my płyniemy tu. Dobrze. No tu w zasadzie też by było nie najgorsze miejsce na wybudowanie miasta, bo tak, mielibyśmy marmur, kamień i dwie rybki. I jednocześnie byśmy kontrolowali tu, a jakbyśmy tu się budowali, to jeszcze owieczkę i będziemy kontrolowali tutaj ten przesmyk cały. Tylko, że na razie nie jesteśmy w stanie, bo też niepokoje społeczne nas wykończą. Następny. Nasza trilema. Tu nie przepłyniemy, bo tu już jest, prawda, pan Napoleon Bonaparte. Ojej. Tak, to może przez syna sobie przepłyniemy. Tak. Następna. Borobudur to obiekt pożądania Bratysławy. Co to jest Borobudur? To jest jakiś cud świata chyba. Kurde, kiedy my będziemy mogli tą religię założyć? Dobra, tutaj nic nie ma. Osobnicy, idziemy tu. A ci się leczcie. Wy się leczcie. Wy też się leczcie. No i dobrze. I następna tyła. Cud natury. Cerro de Potosi. Kurczę, nie znam tego nawet dzisiaj. Znaczy w życiu. Gdzie to cerro się odkryło? To jest ciekawe zasadne. A, tutaj, na Sydney ma, ładne. Ładne to jest, bo... A co oni tu wybudowali? Fort. Dobra, najpierw jak już tu jesteśmy, to się przepłyniemy tutaj przez wody terytorialne. O, trochę się wkurzę, no trudno. Zapomnę.
No to dobra, to my tu się wypełnienie i będziemy tutaj sobie siedzieć. Tu sobie założyć następne miasto. Następne pójdę. A tam jest obóz barbarzyńców. Aha. Weźmiemy tego Galeasa, wybudujemy sobie, jakby już znajdziemy kompas, przypłyniemy tu i będziemy do nich strzelać. Zostaniemy przyjacielem Ify, tak? To jest Ify? Ify. Tak. Oho, co to? Coś się zbliża do Wrocławia. Są dziady. I co, zniszczyli nam jednego tego? Nie, ale mamy więcej szczęścia niż rozumiem. To jest właśnie fajne w cywilizacji piątce, że miasto, nawet jak jest puste, nie ma w nim żadnej jednostki, to może wykorzystać właśnie coś takiego, taki ostrzał. I to jest bardzo dobre. Także można sobie miasto niechronione zostawiać, można sobie wędrować, zwiedzać. Aha. Aha, nie, no dobrze. Tak? Czy nie dobrze? Wysiądziecie? No i witam. A wy też dacie radę wysiąść? Abyśmy się odsunęli do środka trochę. Czy może uda nam się wysiąść? Wiem, że tam się wydaje teoretycznie lepsze miejsce na miasto, ale mi się wydaje, że tu będzie lepsze. Albo tu. Tylko wtedy już chyba nie weźmiemy kamieni. Kurczaki, nie wiem. No dobra, następna tura. Tutaj. Grono staje. No widzicie, tu już nam się trochę się minus 6. Już się trochę zbulwersowali, żeśmy troszkę na ich terenie. No fuck. Popływali i co? I żeśmy wpłynęli i będziemy jeszcze musieli wpłynąć jeszcze raz. No, także. Dobrze, że to żelazo się znalazło. Bo byłby duży problem, gdyby go nie było. Napoleon już nawet wchodzi w średniowiecze. Wszyscy wchodzą w średniowiecze. Czemu nie ma religii? Kiedy będzie religia? Aha, bo to wielki prorok zakłada religię. Racja, racja, racja. Mamy wielkiego proroka i on nam założy religię. Jeszcze raz muszę wejść do tego Krakowa i to przymierzyć wszystko, bo nie chcę się obudzić z ręką w oknie. Nie można. Nie można. Dwa pola po tym. Dwa pola tam. Czyli obok dwa pola. Obok miasta dwa pola tu. Czyli jak sobie siądziemy tu, to potrzebowałbym tą siatkę. O, jest. Sobie siądziemy tu, to dwa pola w dół, no to będzie. A do góry? Idziemy tu. I dwa pola w dół i też będzie. Czyli załapiemy wszystko. Teoretycznie. Teoretycznie. Dobra, już to wyłączę. Wy tu sobie siedźcie, okej. Okay. To sobie wpłynąłem, no. Przestwór oceanu, które będę musiał znowu w tych sygnajczyków podenerwować. O, dobra. I zakładamy miasto. I teraz jak to miasto nazwać? Warszawa nie, bo to będzie taki w zasadzie
nasz Górny Śląsk. Jakie tam jest najstarsze miasto z tym na Śląsku? Zabrze, Katowice. Takie, takie polskie było na Gliwice. Może nazwijmy je, no i co, i minus jeden buźka, tak? Nazwijmy je, nazwijmy je Katowice, no. Będzie takie. Zagłębie, no dobra. Czy on nam pozwoli w ogóle kupić to? Dobra, nieważne. Na razie się tym nie przejmujmy. Tutaj trzeba owieczki zrobić mu. Kupmy mu tutaj pomnik. O, dzięki pomnikowi on się będzie sam, sama kultura będzie się tutaj rozprzestrzeniać. A nie, pomnik dostał za darmo. Aha, to dobrze. No to, no to, co on może robić? Latarnie ma. Dobra, ty się tutaj fortyfikuj do uzdrowienia. Mamy proroka. Prorok zakłada religię. Ci. Wy idziecie tutaj robić ten. Wy idziecie tutaj. I wystrzelacie, tak? Postrzelicie do tego. Następnie to jest produkcja. A w Katowicach... A ja zakupiłem, debil, ten... tą... latarnię morską. Bez sensu zupełnie. Nie o to chodziło. Dobra, założę religię. Wybierz ikonę religii. Wybieramy taką jak protestantyzm. Wierzenia założyciela. Co my tu możemy mieć? Za każdych 8 miastach nie należących do wroga. Własność kościoła. Za rytuały inicjacji. Remat pas. Kościół światowy. Plus 1 za każdych 5 wyznawców. 10 na dialog ekumeniczny. Monialny potek. Plus 1 do zadowolenia za każde 2 miasta z nami. To się przyda. Wierzenie wyznawców. Czyli to jest dla każdego, kto ma ten. Kto ma tę ascezę. Centrum religijne. Dramat liturgiczny. Katedry. Katedry zawsze mi się opłacały, więc miecze nalemiesze. Pogody. System góry, społeczna religijna, święci wojownicy. A co te meczety robią? Budowa meczetów. To się będę zadowolony. Nie, to katedry wybieramy. Załóż religię. Kliknij, by zmienić nazwę. Protestanty zmienimy na chrześcijaństwo. Prawda, katolicyzm już funkcjonuje, ale to nie jest. Religia zawodowa. Dobrze. Dobra. O, jest zero. Czyli dobrze się stało. Nie wiem, to chyba przez tę religię nam się udało zwiększyć ten temp, bo nie wyglądało to dobrze. Jakbyśmy kupili to pole, to ile ono kosztuje? 30. A, 30 dostatnio. I teraz tu idziemy i budujemy tym workerem. Budujemy tu. Nie nerwowo, żadnym statkiem. Tak, ty idziesz tu. Ty idziesz. A ty idziesz tu.
najlepsze. Wybierz produkcję. W Gdańsku. Tutaj wszystko mamy. To spichlerz. Amfiteatr, co on daje? Nie. Spichlerz. Albo kaplica, biblioteka. Nie, spichlerz. Żarcie najważniejsze. Jednostka bez rozkazu. Już tam zarażali komuś tam. No nic, my tu sobie siedzimy. Fajnie jest. Ci się leczą. Ciekawe, czy możemy kupić następne pole. Tylko tu. O, jest za 35. No to fantastycznie. Czyli jest dobrze. Czyli jest dobrze, bo już się bałem. Dobra. Następna tura. Czy tu się przepłynie? Raczej wolno. Następna tura. Kto założył? Buddyzm przez Szwecję. Okej. I te chce chrześcijaństwa, czyli trzeba by stworzyć proroka, który do nich pojedzie i im tę religię zawiezie. Proszę, udało się. To jest bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze. W zasadzie to ty idź tu. Ty idź tu raczej. A ty buduj mi tutaj tych baranów. Dobrze. Ty sobie tu powstań. Przyjmij ustrój. Teraz co możemy mieć? Szkoła nawigacji. Pojawi się wielki admirał i plus 2 ruchu dla wszystkich wielkich admirałów. A to lipa jest. Ale to jest dobre. Plus 3 do produkcji we wszystkich miastach na wybrzeżu. Mamy wszystkie miasta na wybrzeżu, więc we wszystkich mamy plus 3. I to jest właśnie... To jest właśnie myślenie przyszłościowe. Wybierz produkcję w Krakowie. Mamy to, mamy tamto. Borobudur. Musi powstać w Świętym Mieście. Pojawi się 5 darmowych. No to budujemy. Następna tura. No dobra. Dobra, tu nie przepłyniemy. Trudno. I tyle. Maria Teresa wchodzi średniowiecze. No to późno. To, że ona może się równomiernie rozwija, a my się generalnie rozwijamy nierównomiernie. Niesymetrycznie. Wyrocznie dla Brukseli. No i Bruksela nas teraz lubi bardziej. Bardzo dobrze. Stajesz ich przyjacielem. Na tym świecie wspaniałe nie jest miejsce, w którym stoimy, lecz to, do którego zmierzamy. Pozwala zbudować przystań. Dobra, ty buduj pastwisko. Ty sobie stój. Ty sobie przepłyń. Bez denerwowania Sydney. Wybierz badanie. A, chyba wybiorę to łowiectwo, bo tu będziemy mieć... Cyrk to akurat jest pryszcz, ale tutaj będziemy mogli tych... te tam... Albo i koło może. Zobaczmy, co do czego prowadzi. Łowiectwo prowadzi do jazdy konnej służby cywilnej, a to by nam było potrzebne chyba tutaj do cyfrowej edukacji, żeby móc astronomię wynaleźć. Karabela, obserwatorium, astronomię. To konsekwentnie idziemy tym takim morskim, morską ścieżką, więc niech będzie, że łowiectwo. No i dobra. I tutaj chyba zakończymy odcinek drugi na tym.
i po prostu zasejmy. Zapisz grę. Zapisz. Do zobaczenia w następnym odcinku, który zaraz będę nagrywał. Cześć.